Losie, zeszli jak najwięcej spokoju na mą drogę, bo więcej już nie mogę. Tak jest. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co to jest wewnętrzny spokój, i kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, to przypomniały mi się czasy dzieciństwa, gdzie mój spokój mieszał mi się pojęciowo z nudą. Tak to sobie wspominam. Bo nuda. Też ma definicję psychologiczną, i tu cytując za wstępem z psychometrycznego opracowania polskiej adaptacji skali podatności na nudę, według Marii Flakus: nuda definiowana jest jako szczególny stan. Psychopatologiczny, powstający w wyniku ekspozycji na monotonną sytuację. Definicja ta zwraca uwagę na rolę cech sytuacyjnych monotonii, powtarzalności, braku złożoności itd., jako czynników wpływających na powstawanie nudy. A spokój wewnętrzny nie jest nudą wynikającą z monotonii, przynajmniej nie musi. I o tym sobie dzisiaj Podyskutujemy. Wrzutka będzie króciutka, bo są wakacje i my tu nie słuchamy, nie psychologizujemy, nie teoretyzujemy, tylko próbujemy praktykować różne aktywności, sposoby, mogące no, jakoś potencjalnie korzystnie wpłynąć na nasz. Dobrostan. Wellbeing being Score to takie narzędzie, bynajmniej niediagnostyczne, a raczej inspirujące do jakiegoś działania, w ogóle pochylenia się nad myślą o dobrostanie, wokół którego krążymy. To narzędzie podsuwa kilka wymiarów dobrostanu. Przeszliśmy już w poprzednich odcinkach przez zdrowie fizyczne, psychiczne, kontakt z naturą, a dzisiaj cumujemy przy wewnętrznym spokoju. Partnerem tego odcinka jest MultiLife, a ja nazywam się. Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, i to jest wakacyjne wyzwanie dobrostanowe. Zatem słuchamy, a następnie działamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W aktualnym numerze Newsweek Psychologia w ogóle jest też mój tekst o świętym spokoju. I tam wspominam, ale przyznam się do tego także Wam wszem i wobec. Mam taki plakat, który w ogóle ze mną się przeprowadza w różne miejsca. On wisi tuż na wejściu. Jest to plakat autorstwa takiej artystki. Chyba dobrze wymawiam: Mru, M-R-O-U. X na Instagramie znajdziecie ją jako roux.jpg, i tam jest taka postać, która wygląda trochę jak buka z Muminków, spija kawusie i jest tam napisane patron tego domu, święty spokój. Ja bardzo lubię ten plakat, bo chciałabym, no, żeby miejsce, w którym mieszkam, było dla mnie jakimś miejscem spokoju, co nie oznacza, że zawsze jest miejscem spokojnym. I aby te myśl, Rozwinąć, zastanówmy się, czym w ogóle ten spokój jest. W książce pod redakcją Lee i Kuzmański Measuring Well Being, Interdisciplinary Perspectives from the Social Sciences and Humanities jest taki rozdział, który dotyczy spokoju wewnętrznego jako elementu, który ma swój czynny udział w takim ludzkim rozkwitaniu, osiąganiu swojego Potencjału. I tam próba definicji wskazuje, że ten wewnętrzny spokój to taki stan umysłu, w którym jesteśmy w stanie zachować spokój, jasność myślenia, łagodność i kontakt z rzeczywistością. Niezależnie od czynników zewnętrznych, które akurat mają miejsce. I pojawia się tam taka metafora, która do mnie w pewien sposób przemawia, ta metafora dotyczy takiego wewnętrznego jeziora, tafli tego jeziora, która no, jest raczej niezmącona, w której odbija się rzeczywistość, ale która też jest elementem tej rzeczywistości. Tylko y, burze mącą tafle wody, podobnie jak nasz spokój, no, mogą zmącić różne życiowe wydarzenia. Zatem Wewnętrzny spokój to taki stan, w którym dążymy do podtrzymywania i rozwijania umiejętności pozwalających ten balans. Przywrócić nie przez unikanie burz, a raczej akceptację, uważność i bliskie nam wartości. No bo wiecie, nawet jak przez, taką, przez takie jezioro, przez taką taflę jeziora przytoczy się burza, no to później to jezioro siłą rzeczy powróci, kiedy te warunki atmosferyczne osiądą, do takiego stanu, w którym ponownie w tej tafli będzie można się przeglądać. Autorzy wskazują tam na takie trzy wymiary wewnętrznego spokoju: to jest akceptację straty. Wyjście poza hedonizm, czyli poszukiwanie przyjemności jako najwyższego dobra czy tam celu, no i materializm razem z tym hedonizmem oraz wewnętrzny balans, a w zasadzie Umiejętność do takiego przywracania tego balansu po burzach. Autorzy przekonują w takim przeglądzie teoretycznym, który wiecie łączy trochę kawałki filozoficzne i psychologiczne, ale jednak ta psychologia jest taką poniekąd empiryczną nakładką na filozofię. Autorzy przekonują, że ten balans nie jest wyłącznie wynikiem. Akceptacji straty czy, czy wyjścia poza ten hedonizm, ale ta zdolność do wewnętrznego balansowania, tego powrotu do spokoju ułatwia nam akceptację straty i odnajdywanie tego, co ważne poza tym hedonizmem i materializmem. I wiem, że to brzmi bardzo filozoficznie i abstrakcyjnie, tylko autorzy przekonują, że ten wewnętrzny spokój to nie jest rzeczownik, a raczej. Bo może stanowić zestaw pewnych umiejętności, które przekładają się na ten nasz wewnętrzny stan. Wewnętrzny spokój mogą zapewnić niektórym praktyki duchowe, ale także życiowa filozofia i przekonania dotyczące tego, jakie ja mam możliwości do radzenia sobie z przeciwnościami. No i tak, jak sobie o tym czytałam, to pomyślałam, ile razy przeszła mi przez głowę myśl, albo przez usta przeszły mi słowa, zwłaszcza kiedy się wali i pali, że ja bym chciała po prostu świętego spokoju, albo wiecie, kojarzą mi się takie scenki rodzajowe z udziałem dorosłych, kiedy było się dziećmi. Czy tutaj w końcu może zapanować święty spokój, czy wyście się szaleju na jedli, kiedy będzie spokój? No i czyli wiecie, żeby ten spokój był, upragniony święty spokój. To chodzi o to, żeby złe się nie działo, żeby było zero wydarzeń, zero rozmagań, że właśnie jezioro niczym niezmącone, najedzona picką z dagrasso, zero potrzeb, że się tak wyrażę klasykiem. A przecież my mamy dość ograniczoną kontrolę nad większością burz i okoliczności burzowych w życiu. Jedyne, co mam, mamy, to zdolność do próby Łagodnego odnajdywania przytułków i schronień, które są taką namiastką spokoju, nawet w czasie największej burzy. I z takim myśleniem o spokoju chciałabym spróbować Was nieco na obecny moment zarazić, zainspirować, nie wiem, zainteresować. No i... W tej przytoczonej publikacji, wokół której krążę, autorzy kontrastują ten spokój z poszukiwaniem przyjemności. No, bo wiecie, trzęsienia nawet w te mogłoby się wydawać pozytywną stronę, one także mogą mącić te wody dużą ilością bodźców i stymulacji. Zatem autorzy zwracają uwagę, że takie subiektywne poczucie wewnętrznego spokoju jest związane z dobrostanem, a bycie w dobrym stanie nie oznacza wyłącznie nieposiadania kłopotów lub posiadania, nie wiem, samej dużej ilości przyjemnych i pozytywnych zdarzeń. Raczej wskazują za taką znaną czołową badaczką dobrostanu Carol Ryff, że praktyka umiejętności Związanych z takim przywracaniem się do stanu balansu i prawidłowego funkcjonowania po różnych zawirowaniach, pozwala lepiej radzić sobie z trudnościami i jest takim czynnikiem prewencyjnym, czyli czymś, co pozwala nas chronić przed trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego. Co więcej, poszukiwanie wewnętrznego spokoju jest stanem aktywnym wymagającym takiego zaangażowania, no zarówno, aby ten stan przywrócić albo utrzymać. I, I to jest zależne od wielu takich różnic indywidualnych, tego, co gdzieś tam nosimy w sobie. Nie będzie zatem takiego jednego modelu zapewniającego wszystkim poczucie spokoju. Ja wiem, jeżeli macie ochotę wyłączyć ten podcast tu i teraz, bo nie powiem wam, że jak będziecie robić to, to, to i tamto, to będziecie mieli święty spokój. Sorry, mówię... Jak jest, a nie to, co chcielibyście i sama chciałabym usłyszeć. Ale yy, słuchacze, możecie mi właśnie teraz śmiało powiedzieć, wyrzucić to, po co yy, w ogóle tego yy, słuchacie, yy, podcastu. Jak ty mi nie powiesz, wredna, co ja mam zrobić, żeby ten spokój osiągnąć. Yy, nie pomogą, nie wiem, okłady z piwoni, meliska, czy tam jakieś inne praktyki stania na głowie yy, i klaskania uszami, więc jak. Praktykować święty spokój, w ogóle od czego, od czego zaczynać, jak poszukiwać tego spokoju. I na tym będzie polegało wyzwanie tego odcinka. Będzie ono detektywistyczno-diagnostyczne. Spróbujcie się zastanowić i spisać, i pokażę Wam potem na Instagramie, też to zrobię. Naprawdę polecam spisać. Jestem, w ogóle rekomenduję także osobom, z którymi, z którymi pracuję w gabinecie, żeby pisać, najlepiej ręcznie, bo jednak przelewanie tego procesu myślowego, materializowanie go na papierze jest bardzo pomocną techniką. No więc chciałabym, żebyście spróbowali zastanowić się i spisać, co pozwala Wam odczuwać, osiągać ten stan wewnętrznego spokoju. Co koi i co Pozwala przywrócić równowagę po burzy. Co daje takie poczucie, że nawet jak pizga wiatrem i śniegiem życia, to wiem, że nie odlatuje. Mentalny proces już nad y, samym takim zastanawianiem się, może być taką cenną wskazówką do tego, co może robić każdy i każda z nas, by próbować przywracać sobie ten wewnętrzny spokój. I znalazłam takie randomizowane badania. pamiętajmy jednak, studzę tutaj entuzjazmy, że jedno badanie wiosny nie czyni, ale to badanie pokazało, że wśród osób, których no nie stwierdzono żadnych rozpoznań w obszarze zdrowia psychicznego, więc mówimy o osobach, którym nie możemy przypisać żadnej jednostki diagnostycznej, a które uczestniczyły w takim ośmiotygodniowym programie opartym o terapię Poznawczo-behawioralną opartą o mindfulness, gdzie te osoby przez 8 tygodni praktykowały tę uważność podczas sesji i pomiędzy nimi. Te osoby odczuwały subiektywne, lepsze poczucie wewnętrznego spokoju w porównaniu do osób, które nie uczestniczyły w takim kursie. Autorzy tego badania wykazali w dyskusji, że umiejętności związane z akceptacją, brakiem oceny napływających bodźców, a także taką selektywną redukcją tego, przy czym się zatrzymuje mój umysł, są czynnikami, które gdzieś tutaj mogą odpowiadać za to zwiększone poczucie subiektywnego spokoju. I tak na chłopski rozum myślę sobie, że w świecie bodźcozy umiejętność uważnego bycia staje się rarytasem nawet nie tyle aby sobie coś dodać, wiecie, jakiegoś power skilla albo tam innego tajnego składnika, a umieć praktykować uważność, no to może pozwolić na sprawniejszy balans pomiędzy tym co dookoła. Ile razy zdarza wam się w ciągu dnia i tej codziennej bieganiny i różnych spraw, które należy załatwić, po prostu uważnie spacerować albo yy, uważnie, nie wiem, myć zęby czy po prostu zatrzymać się na chwilę. Co więcej, taki znany badacz z obszaru psychologii pozytywnej, Ryan Niemiec, przeprowadził takie badanie na ponad 20 tysiącach osób, które celem tego badania miało być przyjrzenie się takim czynnikom osobowościowym. On to opisywał jako character strengths, takim intrapersonalnym właściwościom, które miałyby wspierać nie tylko poczucie wewnętrznego spokoju, ale także ten spokój w relacjach z innymi oraz w sytuacjach konfliktowych. I badanie to wskazało, że za wysoki poziom poczucia spokoju odpowiadają takie charakterystyki, jak życzliwość, uczciwość i wdzięczność. I myślę, że to, co trudne w takim popkulturowym myśleniu, to to, że często utożsamiamy spokój ze szczęściem. Że wiecie, lepiej pukać w Porsche niż w autobusie i że dobrze jest wtedy, kiedy nie dzieje się nic złego, albo kiedy tam, nie wiem, same ekscytujące rzeczy spotykają nas na naszej drodze. Ale wiemy, z badań, że to nie wystarcza. Że ten spokój wcale nie jest wtedy, kiedy konstelacja gwiazd idealnie się ułoży, wszystko będzie szło zgodnie z planem. Ja wszystkim nam tego życzę, ale to są takie. Minimum w dodatku często składające się z elementów, które są zupełnie poza naszą kontrolą, czyli są losowe, albo się ułożą, albo się nie ułożą. Proaktywne działania integrujące akceptację strat, wyjście poza te materialne i przyjemne, odnajdywanie w relacjach wzajemnej życzliwości są po prostu elementami pozwalającymi na odnajdywanie wewnętrznego spokoju. Więc zachęcam do poszukiwania i no, Takiego przyglądania się temu, co my już mamy w repertuarze doświadczeń, co pozwala się uziemić podczas tych trudnych momentów, ze świadomością, że ten spokój bywa. Ale to pewne działania po naszej stronie mogą determinować, jak często i na jak długo ten spokój u nas w ogóle zagości. Nie wiem, czy to jakoś odpowiada na to złożone pytanie. Czym wewnętrzny spokój jest i jak go osiągnąć? Przepraszam, w zasadzie nie przepraszam tych, którzy są jakoś rozczarowani, dlaczego ona nie podała mi przepisu, jakie mam osiągnąć wewnętrzny spokój. Nie będę was wysyłać na odosobnienie w Bieszczady ani na żadne inne tego typu praktyki, bo myślę sobie, że zacznijmy od podstaw, od tego absolutnego minimum. No właśnie, kiedy ja ostatni raz czułam się spokojna? W zasadzie, co mi ten spokój? Wewnętrzny spokój daje i zapewnia, i spróbujmy tam poszukać tego, co możemy sobie zapewniać w takim codziennym życiu i funkcjonowaniu, ze świadomością, że nie będziemy w stanie uniknąć burz ani w życiu, ani w warunkach pogodowych, kiedy. Przejdzie przez miasto burza, a ty właśnie jesteś na środku tego miasta. No to próbujesz zmoknąć jak najmniej, ale marna jest szansa na to, że nie zmokniesz wcale. Nawet jeżeli będziesz mieć najlepszy parasol i najlepszy płaszcz przeciwdeszczowy, to jednak trochę cię to życie ochlapie. I teraz umiejętność znajdywania takich strategii osuszania, które pozwolą mi względnie sprawnie i szybko powrócić do dobrego funkcjonowania, jest czymś, co może mi pomóc odnajdywać. Ten spokój, ale on nie jest i nigdy nie będzie dany raz na zawsze. Czekam na Wasze pomysły i przemyślenia, co wzmacnia Wasze poczucie wewnętrznego spokoju w komentarzach na Instagramie albo pod filmem na YouTubie. Pamiętajcie o subach i innych tam ocenach i wszystkich rzeczach, które bustują te niemiłosierne zasięgi. Jeżeli oczywiście uważacie te treści za przydatne, no a za tę współpracę, dziękuję przede wszystkim Wam. No i Multilife odsyłam do Wellbeing Score, możecie wypełnić ten Wellbeing Score wchodząc na stronę Multilife, jest to zupełnie darmowe i traktujcie to jako pewną inspirację, myśl o tym, co ja mogę zrobić dla siebie, aby w ogóle zacząć myśleć o tym dobrostanie i nie tyle myśleć, a eksplorować, czym on dla mnie jest i co mogę na rzecz tego dobrostanu robić. Co więcej, MultiLife ma taki konkurs, że dla tych, którzy pokażą na swoich kanałach społecznościowych, w jaki sposób yy, o ten swój dobrostan próbują zadbać, eksplorując właśnie te wszystkie metody. Można wygrać fajny, no dość pokaźny bon na wakacje, wyjazd wakacyjny, więc odsyłam Was do Multilife, a oni Wam powiedzą, co no, trzeba zrobić. Ja sama żałuję, że nie mogę wziąć udziału w tym konkursie. No i cóż, mogę więcej rzec. Krótka wrzuta, bo szkoda czasu na teorię. Zapraszam do praktyki i poszukiwania wewnętrznego. Spokoju. Ja także będę go w najbliższym czasie, mam nadzieję, z sukcesem poszukiwać. No to co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Gutral Gada.